Media zalała fala informacji na temat wizyty Mike'a Tysona w Polsce. Zdjęcia bardzo szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Jak się okazało, legendarny bokser przyleciał do Polski, a dokładniej do Piątnicy pod Łomżą w województwie podlaskim. Pomimo licznych spekulacji, wizyta boksera miała charakter prywatny, a nie zawodowy. Jak donoszą media, Mike Tyson właśnie w Piątnicy spotkał się z hodowcą gołębi, od którego miał kupić setkę ptaków. Pomimo tego, że wizyta miała charakter nieoficjalny, nie mogło obyć się bez rozgłosu. Bardzo szybko do mediów społecznościowych wyciekły zdjęcia, na których widać pozujących z bokserem mieszkańców Podlasia. Co skłoniło Mike'a Tysona do kupna setki ptaków? Sportowiec od wielu lat jest wielkim miłośnikiem gołębi, a nawet hodowcą. Sam nawet w jednym z wywiadów przyznał, że opieka nad ptactwem pomaga mu się wyzbyć nadmiernej ilości stresu, a nawet przynosi ukojenie w trudniejszych momentach. Gołębie były pierwszą rzeczą, jaką pokochałem w życiu, podkreślał. Do tej pory nie wiadomo, czy rzeczywiście amerykański bokser wyleciał z Polski z gołębiami. A hodowca, którego odwiedził, nie zamierza komentować sprawy, chcąc zachować prywatny charakter spotkania. Jak donosi portal mylomża.pl, w czasie, w którym doszło do wizyty Mike'a Tysona w Łomży, próbowano zaszczepić ponad 100 sztuk gołębi. Dlaczego? W celu otrzymania świadectw zdrowia od odpowiednich służb. Właśnie takie dokumenty są niezbędne do wywozu ptaków do Stanów Zjednoczonych. Jak podaje wspomniany portal, obdzwoniono kilka gabinetów weterynaryjnych w mieście. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.